więc moi drodzy, jeszcze raz powtórzę, chciałbym uczcić minutą ciszy, ponieważ wczoraj do nas dotarła wiadomość, że w wypadku samochodowym zginął czynny zawodnik w Rag Race Trzcinica oraz ojciec zawodnika w Rag Race Nowego Szkoły. Dobra, poczekajmy jeszcze na tego jednego. Gasimy, gasimy. Moi drodzy, od tej chwili minuta ciszy dla tych dwóch zawodników. Jeden czynny, drugi ojciec jednego z zawodników Nowa Wieś Mochy. Dziękuję bardzo. Niech im tam światełko świeci jak najdłużej. Jeszcze jedno kółko, robimy rundę teraz, żebyście się przejechali i zaczynamy w Rag Race Kębowo! Thank you.
110 po raz drugi. 120 zł po raz drugi. 'Czy wszystko w porządku? Mam nadzieję, że jak zwykle nic się złego nie wydarzyło. W paru zdaniach. Jak uważasz, czy dzisiejsze zawody spełniły oczekiwania twoje, ale jako kibica, szczerze? Tak. Co ci się najbardziej dzisiaj podobało w tych wyścigach? Szybka jazda. A co powiesz na liczbę dzisiaj zgłoszonych samochodów? Czy spodziewałeś się raczej, że będzie tych aut mniej jak na pierwszy raz, czy jednak tych zawodników, no, przyjechało dzisiaj dużo na to pierwsze wydarzenie. Nie spodziewałem się. Widzicie? Nie spodziewałem się. Dajcie mu wielkie brawa. Hubert Wróblewicz. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Będziesz walczyć 9 minut. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Parę słów od pani. Przede wszystkim chciałabym dziękować. Dziękuję organizatorom, sponsorom, dziękuję wszystkim. Dziękuję. Jak widzicie, to jest właśnie moc, którą mamy wszyscy razem, że możemy pomagać. Wielkie brawa, Hubert z mamą. I uwaga, przechodzimy teraz właśnie do przekazania tej nagrody. Jest to nagroda, jest to podarunek od anonimowych darczyńców, którzy nie chcieli ujawniać się z imienia, nazwiska, bądź też z firmy. Mamy przygotowany taki prezent. Nie wiem, ile on waży, czy jestem sam w stanie go unieść. Dziękować Hubertowi. Jest taki podnośnik specjalistyczny do tego, aby ułatwić, powiedzmy, taką codzienność w domu.
Podnośnik, tak? Tak, tak to poprawnie się nazywa. Podnośnik taki rehabilitacyjny. To jest podarunek od anonimowych darczyńców, którzy również wsparli inicjatywę podczas Wrak jest Kębowo i właśnie chcą podarować ten oto prezent Hubertowi. Wielkie brawa dla nich. Oczywiście dostarczymy do domu, ponieważ ciężkie. Szanowni Państwo, zatem przechodzimy do dekoracji. Ja jako pierwszą kategorię będziemy nagradzać kobiety. I w dzisiejszych zawodach podczas Wrak Race Kębowo na miejscu czwartym w kategorii kobiet uplasowała się zawodniczka Wrak Race Głodno Monika Furmaniak. Czwarte miejsce. Ale u nas nagradzany również pucharem za udział w finale. Na miejscu trzecim, na najniższym stopniu podium, zawodniczka Wrak Race Nowa Wieś Mochy, Sandra Bilawa. Miejsce drugie, kategorii kobiet, zajęła Magdalena Kortus. Nie spać, tak jak mówi Patryk, nie spać, zwiedzać. Ależ tutaj publiczność ze mną żyje. Magdalena Kortus, miejsce drugie. A najlepsza podczas Wrak Race Kębowo, edycji pierwszej, w kategorii kobiet. Najlepsza okazała się Karolina Drgas. Zwycięzcą, będziesz walczyć jedynie. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Będziesz walczyć jedynie. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Prosimy o pozostanie do pamiątkowego zdjęcia. Oto najlepsza czwórka w kategorii. Tylko uwaga na głośniki. Zapraszamy i gratulujemy. Miejsce czwarte. Ej, zwierzak! A, to się okazuje, że tego zawodnika ojciec jest na miejscu czwartym, a tymczasem na miejscu trzecim Dawid Marchewka. Ten dopiero odbiera nagród. Byczki Team! W kategorii cywil na miejscu drugim w dzisiejszych zawodach uplasował się Mikołaj Krogadamski! Podczas dzisiejszych zawodów w kategorii cywil najlepszy okazał się Patryk Brojakowski! Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Będziesz walczyć jedynie. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Będziesz walczyć jedynie. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Oto podium w kategorii. Zapraszamy Was jeszcze do zdjęcia pamiątkowego. Na miejscu czwartym upracował się Łukasz Jaworski. Na miejscu trzecim, na najniższym stopniu podium, zawodnik z Głodna, Patryk Brajakowski.
dzisiaj pudło w dwóch kategoriach dla Patryka. A, jeszcze lepiej. Nie, nie. Na miejscu drugim w kategorii 1-6 podczas Wrak Race Kębłowo dzisiaj uplasował się zawodnik, również Głodno Team, Patryk Furmaniak. Naturalnie zawodnik, który dzisiaj startował, ale przede wszystkim też współorganizator dzisiejszej imprezy. Naprawdę jego pomoc jest nam niezbędna w prowadzeniu tego toru. Natomiast najwyższy stopień podium w kategorii 1-6 podczas Wrak Race Kębłowo uzyskał Mateusz Piotrowski. Kim jesteś zwycięzcą? No i lecą z szampanami. Chodźcie do zdjęcia. Tylko weź tąpnij ten szampan o to podium. Szymona Kukawę. Tak jak Patryk mówi, dla wyrównania szans, pierwszy zawodnik, który będzie w 2-0, będzie miał lekko otwartego szampana, aby wyrównać te szanse. Miejsce trzecie w kategorii 2-0 zajął Mateusz Pikos. Ten, co szukał pompów trysków. Czy co to było? Pompa wspomagania? Pompa wspomagania. W kategorii 2-0 na miejscu drugim uplasował się Błażej Życzkowski. Najwyższy stopień podium podczas Wrak Race Kębłowo, edycja pierwsza w kategorii 2-0, zajął Szymon Dominiak! Kim jesteś, jesteś zwycięzcą. Najlepsza córka w kategorii 2-0 podczas Wrak Race Kębłowo, edycja pierwsza. Brawa dla Państwa za to, że przyszliście, że tak licznie odwiedziliście nasz tor w Kębłowie. Mamy nadzieję, że wszystkie wyścigi, wszystkie atrakcje, które zostały tutaj przygotowane przez organizatorów, były naprawdę na, powiedzmy, jak to powiedzieć, spełnimy Wasze oczekiwania. Liczymy na to, że będziecie korzystać również z zaproszeń na kolejne wydarzenia. Tak jak mówiliśmy, planujemy minimum jedno, jak nie dwa wydarzenia jeszcze w tym roku na torze w Kębłowie. O czym będziemy informować, obserwujcie nasz profil na Facebooku Wrak Race Master Kębłowo. Tam będziemy dodawać wszelkie nowości na temat
na temat tego, jakie wydarzenia będziemy tworzyć na Torze w Krębowie. Tymczasem dziękujemy, zachęcamy jeszcze do korzystania z gastronomii. Dziękujemy za przyjście. Bądźcie... Oczywiście tu jeszcze nie będzie koniec imprezy. Kto ma ochotę z nami zostać, posłuchać dobrej muzyki, trochę jeszcze czuć ten klimat tego wrakowego weekendu, zapraszamy. Zostańcie z nami. Tymczasem do zobaczenia. Widzimy się na kolejnych edycjach Wrak Race Kębłowo. Cześć!